Zupki chińskie. Zupki chińskie są niewątpliwie jednym z największych dobrodziejstw ludzkości. Ta wyschnięta mieszanka przypraw z makaronem już zaledwie kilka minut nadaje się do konsumpcji. I choć same zupki pochodzą pierwotnie z Japonii, to jakimś dziwnym trafem się przyjęło, że niezależnie gdzie zostały one wyprodukowane, czy to w Polsce, czy Bangladeszu, to są to zupki chińskie. Nawet jeżeli Chiny o nich nie wiedziały, to są to zupki chińskie. Koniec, kropka. Sam pomysł powstał w roku 1958 przez Japończyka imieniem Momofuku Ando. Chciał on bowiem stworzyć produkt łatwo dostępny i pozwalający zwalczyć niedobór żywności. I tak oto powstała zupka w proszku, która jest przede wszystkim tania, która jest przede wszystkim szybka w przyrządzeniu i jak Boga kocham, nie jadłem nigdy zupki chińskiej, która by mi nie smakowała. Nawet te najniższych lotów po czasami 50 groszy potrafiły zaspokoić me kubki smakowe. Choć jak wiadomo, jest to sama chemia i gówno. To jak dobrze również wiemy, dobra chemia nie jest zła. Jeżeli jakimś dziwnym trafem nie lubisz zupek chińskich, to nie jesteś dla mnie człowiekiem. Chcę, żebyś o tym wiedział. Witam serdecznie na kanale Borybob TV. Ja jestem Karmel, mamy rok 2020 i choć Japonię widziałam co najwyżej w Naruto, tak Japonia przyleciała prosto do mnie i patrzcie co mam! Sam redaktor naczelny przywiózł mi z Japonii dwie oryginalne japońskie zupki chińskie. Takie najoryginalniejsze, takie niepodrabiane, takich po których spożyciu prawdopodobnie przywdzieje na siebie jakieś kimono i zacznie mi odpierniczać. Tak jest z wzorkami japońskimi, zobaczcie sami. I takie, w których w składzie mogłoby być nawet zeschnięte gówno, to ja i tak nie wiem, co tu jest napisane i zjem to ze smaczkiem. Przetestujemy je sobie, bo jak wiadomo, te japońskie zupki chińskie w porównaniu do tych zupek chińskich z Polski są na znacznie wyższym levelu. A tak poza tym, jak byłem dzieciakiem, to byłem najogromniejszych fanek zupek instant, więc nie może was tu dziś zabraknąć. A ponadto mam zika na punkcie filmików, jak ktoś wpiernicza jedzenie. Serio, nigdy wam o tym nie mówiłem, ale uwielbiam filmiki, w którym ktoś wpierdziela jedzenie. Najlepsze są te od Firiusa Pita, który żre jedzenie na czas. Albo tego Japończyka, oni zawsze taką epicką muzyczkę w tle dają, jakby ratowali świat. Ja idę nastawić wodę, a w międzyczasie zapraszam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku o nazwie Karmel i mojego Instagrama karmeniu69. Linki do nich będziecie mieli w pierwszej linijce opisu. I jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie to albo najlepszy filmik z testem jedzenia, jaki kiedykolwiek oglądałeś na YouTubach, albo najgorszy i poczujesz największy cringe ever. Okej, woda nam się zagotowała, więc pozwólcie, że przejdę do magicznego rytuału rozpieczętowywania zupki chińskiej, która, przypominam, nie jest z Chin, a z Japonii. Pierwszą sobie weźmiemy o tą. Pewnie jakby nie było napisane, że jest to o smaku curry, to jest w języku angielskim, to miałbym o tyle niespodziankę, że nie wiedziałbym nawet co testuję. Bo w tej drugiej nie ma napisane po angielsku, więc taka ciekawostka. Szeleścimy. Chcecie, żebym nagrał wam filmik? ASMR szeleszczenia? Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach szeleszczenie rolezu. No, powiem tak, no wygląda ona jak taka typowa, tradycyjna zupka polska z marketu. Zupa Romana! No spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego, ale no nie oceniajmy książki po okładce. No jest makaron, który podejrzewam jest produkowany w jakiejś w jakimś laboratorium ultrachemicznym, gdzie przetrzymują małe kotki i ogień. Zalewamy. Zalewasz. Myślałem, że ty zalałeś. Nie wiem, czy za dużo tego nie wlałem. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że chyba za dużo tego wlałem. Dobra, niech to sobie posiedzi tutaj 5 minut, a ja do was za 5 minut wracam. Few inches later. Okej, minęło 5 minutes later, więc przechodzimy do testowania. Nie mam niestety pałeczek, ale mam tradycyjną polską łyżeczkę, ponieważ jesteśmy w Polsce. To Japonia zawitała do nas, do Polski, nie ja do Japonii, więc testu jemy. No sam zapach nie będę was oszukiwać, nie jest jakiś super ultra mega intensywny. Ja myślałem, że jak to będę testować, to będę się tym zapachem nie wiadomo jak ekscytować. Natomiast no pachnie ona zwykle, zwyczajnie jak zupka chińska, Polski. Także ja naprawdę mam nadzieję, że ona przynajmniej będzie jakaś taka. Znaczy no ja wiem, że ona będzie najwspanialsza na świecie, natomiast ja już czuję, że to nie będzie jakiś taki odlot, jaki sobie wymarzyłem. Oj dobra, co ty gadasz, próbuj. Znaczy no ja wiem jedno, ja ją zjem na pewno ze smaczkiem, ponieważ jestem bardzo głodny. Także taki spoilerek. No jak zwykła, tradycyjna zupka chińska z Polski. No wiem, że się powtarzam. Niemniej jednak no nie jestem w stanie wydać tu jakiejś spektakularnej oceny. Pójście, no jest makaron, są jakieś takie warzywka, które już nie są zeschnięte, jest woda, która no to trochę przypomina jakieś ścieki. Niemniej jednak no dobre to jest, ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Także nie zrozumcie mnie źle, to jest naprawdę dobre, to jest naprawdę smaczne. Ja sobie ten kubeczek wezmę, będę miał na pamiątkę. No pozwólcie, że ja sobie to zjem. Jak sobie to zjem, to przejdziemy do drugiej. O, ja to sobie trochę tak wymieszam, no bo co tu, jakoś tak to wygląda, jest to tak nie do końca zrobione. Ale ja to muszę już to zjeść, bo jestem głodny.
Daje radę, ale no myślę, że nasza ukochana polska firma Knorr zrobiłaby to tak samo. Ale no, przynajmniej jest podjara, bo jest faktycznie no prosto z Japonii, od burbeza jeszcze, to już w ogóle żyć nie umierać. W Japonii generalnie wiem, że jest taka tradycja, że tam w knajpach, gdzie robią te całe rameny i tak dalej, z psów, kotów itp., to tam normalnie ludzie siorbią, tak, tak wiecie, biorą te kluchy, jak... tak nimi siorbią bez wstydu, bo tam to jest akceptowane, a w Polsce to uznaliby takie coś za wstyd. Bo jak tak w ogóle można? No trzeba, no bo to jest takie gorące, że trzeba no trochę jeść jak świnia, taka no przysłowiowa, bo inaczej sobie krzywdę można zrobić, a ja nie będę czekał pół godziny, aż mi to, przepraszam, bardzo wystygnie. Co to przepraszam ma być? I nie ma, poszła. Pozostało po niej tylko wspomnienia. Żegnaj, Zupko. Cześć. Ja sobie cię tu zostawię na pamiątkę i lecimy z drugim tematem, bo coś mi się wydaje, no że ta tutaj to będzie zupełnie inny level niż tamto. Pożyjemy, zobaczymy. To ona się prezentuje tak, oto. Dom, dom, dom. No tutaj mamy również taki tradycyjny makaron z jakiegoś laboratorium w Bangladeszu, gdzie przetrzymują małe kotki. Miau. I mamy tutaj taką zwykłą przyprawę. I tutaj chyba jakiś taki tłuszcz. Coś podejrzewam, że to może być sos sojowy, bo Japończycy wręcz uwielbiają sos sojowy. Zresztą jak można nie lubić sosu sojowego? No co ty, człowiekiem nie jesteś? I co sobie normalnie no wsypujemy, no. O, ja uwielbiam wpierw wąchać te przyprawy. La, 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 la. Pachnie dziwnie, w taki sposób, że nie jestem w stanie w ogóle zidentyfikować, jaki to może być zapach. Nigdy takiego zapachu nie odczuwałem. No zobaczymy, no zobaczymy, ja nic nie mówię. Tutaj ten wypierdek koczkodana. Czekajcie, no nie mogę otworzyć. Wylewa mi się. No nie jest to sos sojowy, jest to taki tłuszcz. Kiedyś jak byłem bardzo, bardzo mały, były takie zupki chińskie o nazwie Lucky chyba. One były najlepszymi zupkami chińskimi ever. Już chyba ich nie produkują, nigdy ich nie widziałem, ale były naprawdę przekozackie, były przebajeczne. I ten tłuszcz właśnie kojarzy mi się z nimi, bo tam taki zawsze był. W innych nie spotykałem się z takim, był tylko proszek i tyle. Zalewamy. Oj, super, i zalałbym tego w zindzla. Ale to zaczyna już ładnie pachnieć, jak ja to dosłownie tak troszkę zalałem. O, dobra, tyle chyba wody starczy nam. Jeszcze zamoczę tego, bo tutaj aż mi zostało trochę tego. Wiem, że wyglądam teraz jak świnia, jakby Magda Gessler to zobaczyła, to by pewnie, no, wydała solidną opinię. Niemniej jednak nie ma tu pani Gessler, więc nikt nie widział, nikt nie słyszał. Co to ma być? Dobra, no niech se to żyje swoim życiem przez następne 5 minut, a czekajcie, aż to pierwszy jeszcze powącham. O, zaczyna pachnieć to ciekawie. Taki znak zapytania mam przed oczami, ale już coś czuję, że to będzie naprawdę konkretna wyżera. Wracam do was za 5 minutes. 3:28 a.m. Dobra, kolejne 5 minutes later za nami i ja się biorą za konsumpcję. No pachnie tak, że nie jestem w stanie ponownie zidentyfikować, jaki to może być smak. Tu widzę jakieś takie malutkie kawałki mięsa, więc albo jest to o smaku wołowiny, albo wieprzowiny. Czyli prawdopodobnie jest to o smaku wieprzowiny jakiejś takiej z Japonii. Takiej jakiejś mega... ultra. To jest ostre! To jest ostre i to w moim przypadku działa na plus, ponieważ bardzo lubię ostre potrawy. Czasami lubię sobie nawet takie challenge robić, że jakąś taką mega ostrą pizzę biorę, albo jakieś takie kurczaki z takim najostrzejszym meksykańskim sosem i lecimy z tematem. No to jest... Nie, no jeżeli chodzi o smak, jest naprawdę smaczna, to nie powiem. No też taka no spotykana w każdych zwykłych polskich marketach, typu Biedronka, Leclerc, etc. Bardziej na plus niż z tamtą. Mamy tu takie jakieś... nasionka? One są chyba takie ostre. Pewnie wpierniczyli z jakiejś papryki. Bawcie się dobrze. Nie zwracajcie na to uwagi. Jestem świnią obrzydliwą, ale no dajcie mi się chociaż raz poczuć jak w Japonii. I żreć to jak po prostu należało, bo to są kluski, one są strasznie gorące. Jak się tego nie robi, to naprawdę krzywdę można sobie zrobić. Szanowni Państwo, krzywdę sobie można zrobić. A! Ostre! Lubię to! Mogłoby być jeszcze ostrzejsze, ja o tym wiem, ale to jest naprawdę pikantna. Tak w skali pikantności 5 na 10 chyba. Zależy do czego porównywać, tak? Również cała poszła z dymem, również po kolejnej zupce pozostało tylko wspomnienia. Krótko, zwięźle i na temat. W tej wystawiam ocenę 5 na 10. Dałbym 6 na 10, jakby była z Polski, ale no jak wiadomo, jak przyleciała do mnie prosto z Japonii, to ja się spodziewałam, no, czegoś innego. To niby też taka zwykła, najzwyklejsza, można pewnie spotkać takich miliardy w supermarketach. No ja nie wiem, bo mówię, no, fanem zupek chińskich to ja byłem, jak byłem mały, no teraz już tego
tego nie jem, bo wiadomo, no jedzenie tego na co dzień no nie wchodzi w grę, a ja kiedyś jak byłem mały, uwielbiałem to jeść na co dzień. No tej zostawię 7,5, może 8 na 10, no 7,5, no będę konsekwentny w swych działaniach, natomiast działa jak najbardziej na plus. Ja sobie je wymyję, dam gdzieś tutaj z tyłu na pamiątkę, bo to są fajne rzeczy, a jestem popierdolony i lubię takie rzeczy fajne, kolorowe. Wbijcie sobie bezpośrednio na kanał Borbob TV i obejrzyjcie poprzednie odcinki, bo naprawdę również trzymają formę. Elo, 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 elo.